Wiadomo było, że to jest ktoś pośród biskupów polskich, że potrafi zabierać głos i ten jego głos jest bardzo słyszalny. I tam jakbym zmienił swój obraz tej popularnej wizji arcybiskupa krakowskiego Wojtyły, który w moim odbiorze był jako intelektualista, jako człowiek bardziej kładący nacisk na stronę zewnętrzną, organizacyjną, społeczną, a tymczasem tam się mi ukazał jako człowiek bardzo skupiony, człowiek modlitwy, wydawało się człowiek nieśmiały, bo on przy prymasie Wyszyńskim, przy którym ja byłem częściej, zawsze jak gdyby był w tle. Kiedy towarzyszyłem kardynałowi Wyszyńskiemu jako jego sekretarz i kapelan i razem z kardynałem Wojtyłą była jakaś uroczystość, wchodziliśmy do polskiego kościoła świętego Stanisława w Rzymie przy Bottega Oscura. No i to było bardzo takie uroczyste powitanie dwóch hierarchów, kardynałów i idąc z nimi, trzymając, niosąc płaszcz kardynała Wyszyńskiego czy jakieś jego jeszcze trzaty pomocnicze, okrzyki, które oklaskiwały, ale wśród tych oklasków był okrzyk: niech żyje Karol Wojtyła, przyszły prymas. Więc to takie spostrzeżenie, co oznaczało wtedy stan świadomości, ale i wielką popularność kardynała. Uważano go za następcę kardynała Wyszyńskiego. No, nie mając wtedy tej wizji, myślę o odbiorze ludowym takim, że mógłby zostać papieżem. No, myśmy duchowni mieli trochę już inne wtedy spojrzenie i nie wykluczaliśmy ni tego większego awansu. Wiem, że nie używał windy, jaka już była wtedy, ale zawsze chodził po schodach pieszo i był zawsze pogodny, spokojny, uśmiechnięty, życzliwy ogromnie, a przy tym skupiony i ciągle taki rozważający, ale potrafił być bardzo taki uprzejmy. Myślę, że taka biła od niego pokora już wtedy. Raz byłem wysłany przez prymasa Wyszyńskiego do Krakowa, ażeby coś tam przekazać. Spotkałem się z kardynałem Wojtyłą, który poprosił, żebym nocował. I on wrócił ze posługi duszpasterskiej dosyć późno wieczorem i jeszcze późno długo rozmawialiśmy. Częściowo towarzyszył wtedy jeszcze ksiądz Tadeusz Pieronek i miał ze mną rozmowę dość długą. Orientował się bowiem, że ja jestem dość dobrze obeznany w soborze, w zawartości, w tekstach dokumentów soborowych i że uwzględniam ten aspekt jurydyczny Kościoła, co go bardzo interesowało. Właśnie ta wizja Kościoła w widzeniu młodego kapłana. I myślę, że wtedy ta rozmowa utkwiła, także pamiętał o niej kardynał Wojtyła, który zresztą miał fenomenalną pamięć. Wybór papieża zastał mnie w Poznaniu i to na pogrzebie kardynała Filipiaka. To był właśnie dzień wyboru w październiku. Więc ja z Poznania wracam do Gniezna na nocleg, bo to było najwygodniej. Bicie dzwonu i to dzwonu Wojciecha, czyli jakieś wydarzenie. Ale właściwie nic nie mogłem się dowiedzieć. To godzina około 7:00. Otwieram telewizję, nic, w radio nic, dzwonię do seminarium. Dopiero się dowiaduję, że telefonicznie, że rzeczywiście został wybrany Karol Wojtyła. Trudno było spać tej nocy, ponieważ zdawałem sobie sprawy, jako ówczesny kapłan, no wtedy już byłem wykładowcą, czy miałem jakieś zajęcia naukowe na ATK, czy także przy takim instytucie w Gnieźnie.
zdawałem sobie sprawę, jakie wagi to jest wydarzenie, jakie konsekwencje pociągnie właśnie w obozie socjalistycznym. I ta myśl tak uporczywie mnie nękała, że to coś musi się zmienić, bo wejście jednak Polaka na stolicę Piotrową, czyli rządzenie Kościołem powszechnym, to będzie miało ogromny wpływ na cały, zwłaszcza obóz socjalistyczny, na ten blok, który konsekwentnie zwalczał religię i właściwie miał opanowaną już dosyć sytuację, tak przynajmniej się wydawało, i teraz z tego bloku wychodzi kapłan, który jest, staje się papieżem. To było jakieś upokorzenie dla całej tej dumy i tej pewności siebie, tych to towarzyszy z komunistycznego bloku. Wiem, że różne dowcipy także były, że pisma czy książki kardynała Wojtyły były trudne do czytania, bo zwłaszcza poruszały problemy etyczne i tak sobie mówiono, o to jak ktoś pójdzie do czyśćca, to będzie musiał Wojtyłę czytać jego te etyczne traktaty. Tak, stąd wiadomo było, że człowiek, który wtedy właśnie był taki jeszcze jakby podział ról między kardynałem Wojtyłą a Wyszyńskim. Wyszyński chciał pilnować kraju i on to robił znakomicie, ponieważ miał dobre rozeznanie tej rzeczywistości politycznej, a więc rozmowy z rządem, z tym właściwie układem partyjnym, czym pomagał bardzo arcybiskup Dąbrowski, i pilnowanie tego, co się dzieje w kraju. Podczas gdy kardynał Wojtyła wyjeżdżał wtedy już często poza granicę. Bywał w Ameryce, bywał w tych polskich ośrodkach, z Polonią się spotykał, znał lepiej języki obce i dobrze znał. Więc to taki był podział ról, że kontakty z episkopatami i udział w konferencjach nawet episkopatów zagranicznych, to był Wojtyła, a prymas Wyszyński zawsze bywał w domu. Raz tylko miał większą wyprawę do Niemiec, ale to już było krótko, właściwie przed wyborem kardynała Wojtyły na papieża. Był już papież, który wiedział, że jest papieżem, to już on nie musiał tu być wobec nikogo lojalny. On był sobą i miał bardzo, myślę, dużą świadomość tej odpowiedzialności za Kościół i ciężaru historii, która za nim idzie od Piotra Świętego poczynając, i cała ta seria przecież papieży i rozwój papiestwa na tle rozwoju cywilizacji w Europie i po tym świecie, to doskonale to znał i wtedy i czuł się naprawdę papieżem. To tutaj te zmiany bym chciał podkreślić, chociaż nie wyzbywał się swojej pokory, swojego uśmiechu, swojego kontaktu z ludźmi, to pozostał przecież ten sam, ale świadomość decydowania to była tutaj już teraz duża. Były wtedy to jeszcze czasy dość spokojne i takie nadzieje, niemniej ta walka szła, była cisza przed burzą, która, jak wiemy, potem coraz bardziej narastała tymi groźnymi chmurami, jakie ciążyły wtedy i groźby, i prośby, i ten cały niepokój, który dosyć trudno jest opisać w krótkich słowach, bo to był pewien proces narastania ciągle i pism, i szamotania się, i próby Jaruzelskiego, żeby to jakoś załagodzić, żeby socjalizm ocalić. Sprawa, czy są Rosjanie nad granicą, czy nie są, jakie można ustępstwa zrobić. Wtedy już Solidarność występowała jako siła społeczna i polityczna. No i wtedy rozmowa tej trójki, to była 4 listopada, tak myślę, tak, chyba 4 listopada,
gdzie już się było blisko stanu wojennego. Rozmowa Wałęsy, Jaruzelskiego i moja. Ja właściwie asystowałem sporom, jakie tych dwóch panów prowadziło ze sobą. Chciałem coś łagodzić, ale to tam się niewiele dało. Na następny dzień pojechałem do Rzymu, więc tylko mówiłem papieżowi o trudnym stanie, jakim Polska jest. No i wracałem i nic nie wiedzieliśmy, bo wołałem Radę Społeczną przy Prymasie Polski. Taka rada obradowała u mnie po raz pierwszy 12 grudnia i rozjechaliśmy się po południu. Niektórzy nie dotarli do swoich domów, właśnie z innych odległejszych, którzy już byli aresztowani czy internowani, jak to się tym mówiło. No i wtedy 13 grudnia, no ten dzień internowania. Tu ja sobie też znowu widzę rękę opatrzności Bożej, że ja na ten dzień, 13, miałem przewidziane w kalendarzu spotkanie z młodzieżą na Jasnej Górze. I na tę Jasną Górę spieszyłem się, żeby tam na 9 być już. Więc przed 6 już byłem na nogach i przygotowanie do podróży. Kierowca był i kapelan. Wtedy przychodzą do mnie trzech przedstawicieli przed godziną 6. Była 5:30 czy 5:20, nie wiem. Przychodzi pan towarzysz Kazimierz Barcikowski, pan minister Kuberski i generał Gruba. Przyszli i mi powiedzieli od pierwszego sekretarza Jaruzelskiego, że o godzinie 6 nastąpi deklaracja stanu wojennego. Wszystko będzie, stan wojenny to będzie wyciszenie wszystkich środków przekazu, także internowani są już i że... No ja przyjąłem to, bo trochę to było oczekiwanie. Jakieś sygnały niepewne, że taki stan może być, że wojska radzieckie stoją na granicy, czy to dla strachu, czy to, bo skądinąd było tak wiadomo, przynajmniej w tych kręgach, gdzie ja byłem, że nie musi być najazd wojsk radzieckich na Polskę, bo wystarczy ekonomicznie zahamować wszelką cyrkulację komercyjną, żeby Polska bez benzyny, bez gazu, bez tego uzależnienia gospodarczego, żeby popadła w niesłychaną klęskę. Więc to wiedzieliśmy, że niekonieczna jest inwazja militarna, chociaż taka nie można było wykluczyć, bo te wojska mieliśmy wiadomość, że one są blisko granicy. No i wtedy stan wojenny, no i ja akurat pojechałem do Jasną Górę, nikt mi nie przeszkadzał w tej drodze i możliwie starałem się uspokajać młodzież, która tam była, no taka zapłakana, nie wiadomo, no takiej rozterce. To, co tam dzisiaj teraz widzimy w filmie Wajdy o Katyniu, no najazd, uderzenie Rosjan, nowa zapaść, jakaś dezorientacja. Taką dezorientację wyczuwałem, tylko że ja sobie trochę przestudiowałem ten okres po powstaniu styczniowym, gdzie te okresy stanu wojennego były właściwie ustawicznie i że ten stan wojenny to jest do przetrwania i tutaj nie ma co. Miałem takie mocne przekonanie, że trzeba wybronić pokój. Zresztą myślę, że to było po linii także i strony rządowej, że oni też nie chcieli jakiś zamieszek. Papież się ogromnie martwił, był bardzo przejęty tym stanem. Myśmy tutaj się o wiele spokojniej zachowywali, zresztą ja miałem i do młodzieży i potem tego samego dnia u Matki Boskiej Łaskawej jezuitów na Starym Mieście także to uspokajające przemówienie, że proszę za wszelką cenę, żeby Polacy nie wychodzili na ulicę i nie bili się, nie było przelewu krwi.
Papież widział, że też zachować spokój, i on nie dawał jakichś wskazówek, czy rad przynajmniej, ja nie takich nie otrzymywałem, ja nie mam świadomości otrzymywania takich, a tu swoje robiliśmy, żeby no, ocalić społeczeństwo, ocalić Kościół, no i wprowadzić równowagę i pokój. A że byliśmy za przemianą ustroju, za związkami, wolnymi związkami zawodowymi, to nie ulegało wątpliwości. I tutaj wiem, że były pretensje ze strony władz rządowych, że my tutaj idziemy trochę za daleko. Natomiast Ojciec Święty, wiadomo, że się bardzo modlił. Ja też przyjeżdżałem do Rzymu, już chyba byłem w lutym 8 i następnym dosyć często, gdzie dziennikarze mnie napadali jako na takiego, który w ich wyobrażeniu jakby był odpowiedzialny za pewien kierunek działań w Polsce. Oczywiście, że papież o tym wszystkim wiedział i przyjmował, rozumiem, ze mną spokojnie, ale z wielką troską i z takim wielkim bólem. Także i starał się, żeby przez wysłanników watykańskich dotrzeć do Polski i wtedy w 1981 wyszedł ten problem wizyty papieża na 82 rok w Polsce. Papież planował wizytę na 600-lecie pobytu obrazu jasnogórskiego w Polsce, wizytę. No i tutaj zaczęły się dialog już na płaszczyźnie rządowej czy politycznej i kościelnej także. Wiem, że strona nie paliła się do tej wizyty, a właściwie mieliśmy oświadczenie, że nie pozwolą. Ja także widziałem, że gdybyśmy bardzo naciskali, to papież mógłby wylądować na Jasnej Górze i koniec. No wiemy, że potem nastąpiło obluzowanie stanu wojennego, chociaż nie całkowicie, ale na tyle, że papież 83 rok to już mógł przyjechać. Była to wizyta dosyć smutna. No więc ile razy ja się z papieżem spotkałem w tym okresie, to nie umiem policzyć, ale to kilkanaście razy, bo często wyjeżdżałem do Rzymu i zawsze rozmowy były z papieżem i nie tylko ja sam, bo zwykle towarzyszył mi ktoś z biskupów. I doszło wtedy już na serio przygotowania programu drugiej wizyty 83 Ojca Świętego i wyszczególnienie miejscowości, które mógł być naturalnie, nie mógł być pod granicą wschodnią, ani na Gdańsku, ani na innych miejscowościach odleglejszych od Warszawy, tylko się ta pielgrzymka druga koncentrowała bardziej na centrum. Ale to było bardzo ważna, myślę, pielgrzymka, chociaż była bardzo trudna. I dla papieża, i dla nas, bo no władza także wtedy rządzącej, czyli komunistyczna, no wiemy, jakie przeżywała trudne chwile i rozdarć, i krytyki wewnętrznej. Myślę, że papież tutaj dał przykład takiej ogromnego pokoju, równowagi i takiej zachęty uczciwej, ale tej rzetelnej, opartej na prawdzie. Papież tutaj obok swojego cierpienia, bo przecież to był papież, który jeszcze zdrowotnie się ciągle dźwigał, ale wtedy był podczas wizyty u nas, był bardzo już silny, mężny, zdecydowany. Nie, nigdy się tego nie mogliśmy spodziewać, nie spodziewaliśmy się tego, że ktoś na tak dobrego papieża, który jest rzecznikiem pokoju i ładu, że ktoś może podnieść rękę jako zamachowiec. Tego to było absolutną niespodzianką.
I potem były te ciągle spekulacje, z jakich to stron mogło to wyjść. Ten ślad bułgarski, na który wskazywali, był dosyć ciemny. Wskazywano Kaddafiego, który też był chybiony raczej. I właściwie to taka niewiadoma pozostawała i to do dzisiaj ja bym nie mógł powiedzieć, że my wiemy, jakie siły stały za zamachem na papieża i komu się tak naprawdę ten papież nie podobał. Ja myślę, że tutaj strona polska naprawdę była, chociaż towarzysze nasi mogli być boleśnie przyjęli nominację papieża, ale ostatecznie widzieli, będąc w jakimś stopniu patriotami, że to jednak Polak jest wyniesiony do wielkiej godności w historii świata. To bym tutaj nie szukał u nas jakichś przyczyn tego. Natomiast to pozostaje dla mnie jeszcze pytaniem bez odpowiedzi. No jest to nauczanie, gdybym powiedział, totalnie dotyczące całej teologii, ale w sposób szczególny to nachylenie się do świata, bo jednak jest papież Jan Paweł II współautorem w jakimś stopniu uchwał Soboru Watykańskiego II. I to otwarcie się na świat i te jego przesłania etyczne, szukające zrozumienia w świecie wartości doczesnych i potem encyklika, która jest Fides et Ratio, ta ogromna wiara i przekonanie, że człowiek wierzący zbliża się do Boga tak drogą wiary, jak i drogą badań naukowych. I że nie ma tu przeciwstawienia, że nauka nic nie wykryje, co by było sprzeczne z Bogiem jako Stwórcą i Zbawicielem. To myślę, główna linia papieska to była teologicznie taka. Natomiast od strony etycznej i takiej praktyki duszpasterskiej, no to zbliżenie się do ludzi. Kochanie ludzi, każdego człowieka i umiejętność rozmowy z każdym. Stąd też te wyjazdy papieskie to były po prostu zapotrzebowaniem na spotkanie się z wiernymi. I wierni to rozumieli to. I ta odpowiedź tego świata, tłumów wiernych i zresztą wierzących i niewierzących, spotkanie z papieżem było tym zapotrzebowaniem na kogoś dobrego i mądrego, który od strony jednak tych pewnych szczytów władzy czy rządzących zbliża się. I to się ukazywało w wielu przejawach właśnie w tych spotkaniach, bo przecież to on prowadził te stałe katechezy środowe, to ukazywanie się regularne z okna watykańskiego papieża. To było to zbliżenie się do ludzi i jak zmniejszenia dystansu między takim jakimś wyniesieniem duchownego, a między człowiekiem wierzącym, obojętnie jakiej on byłby zawodu i jakiej kategorii. To chyba jest u papieża taką najdobitniejszą cechą. Tak, właśnie takie bardzo ludzkie i proste odniesienie się do każdego człowieka, a jednocześnie ten papież, który był takim ludowym bratem, jednak miał on duże rozeznanie się w polityce i rozmowy, które przecież przeprowadzał i w ONZ-cie, i z głowami państw, były bardzo ważne i on był dobrze zorientowany w tym, bo wiedział, że dobro świata zależy od wielu czynników.
Kościół, na którego czele stał papież, ma ten komfort, że on dobro wspólne widzi dla wszystkich. Każdy z władców, chociaż byłby to potentat tych supermocarstw, no to on ma tylko w zakresie dobro supermocarstwa, podczas gdy Kościół będzie miał przed oczyma zawsze dobro społeczne całej ludzkości. I to papież to potrafił to zaprezentować i umiał to wysłowić. Właśnie myślę, to mowa Jana Pawła II, która powinna być tu bardzo mocno oceniona, zwłaszcza w języku polskim. Język jego jest bardzo giętki i te trudne zagadnienia teologiczne on potrafił wyłożyć bardzo, bardzo jasno. Jasność chociaż trudnych spraw w języku polskim jest tutaj wzorem i myślę, że my sami ulegamy dzisiaj nieświadomie nawet temu słownictwu papieża, które no właśnie w odniesieniu do prawd teologicznych, a więc biblijnych i dogmatycznych potrafi być w tej bardzo komunikatywne w stosunku do dzisiejszej mentalności, do dzisiejszego języka. Jest to niewątpliwa zasługa tego pontyfikatu i to mnie bardzo to uderza. To, co u papieża mógłbym zauważyć w takich bardzo oficjalnych spotkaniach, bo ja myślę, że wszystkie były oficjalne, bo nawet gdy spotykałem się osobiście, no to była tak, że nie była żadna prywatna rozmowa, tylko dotycząca Kościoła, czy też w gronie węższym biskupów, czy także z naszymi przedstawicielami jako pielgrzymka z Polski. Często takim pielgrzymkom przewodniczyłem i spotykaliśmy się z papieżem. No, czy z okazji nadania obywatelstwa Warszawy na przykład papieża, gdy grono węższe było. Ale wtedy no, papież był zawsze tym sobą, który umiał coś stosownego do nas powiedzieć i wypowiedzieć, wielki szacunek, jakim otaczaliśmy papieża. No to były takie grupowe, natomiast te wielkie spotkania oficjalne, to możemy do tego, na to wskazać wielkie liturgie. No w tych wielkich liturgiach, zwłaszcza w Bazylice Świętego Piotra albo przed Bazyliką na całym placu, no wtedy to wszystko jest bardzo uporządkowane. Myśmy zawsze się ubierali w którejś z kaplic i tych kardynałów, biskupów, było kilkuset przecież. I papież na końcu przychodził, w każdym pozdrawiał możliwie każdego, uśmiechał się czasem. Jakieś takie, jeszcze coś powiedział, gdyśmy się go żegnali. Ale w tych celebrach, no papież był zawsze dostojnym celebransem, który zna swoją modlitwę i przewodniczenie tej modlitwie. To był hierarcha, który widział siebie jako przewodniczącego modlącego się Kościoła. I to wchłaniało nas wszystkich w ten klimat czytań, które były w różnych językach, ich wezwań modlitewnych i samej liturgii, już mszy, która najczęściej była po łacinie. To wszystko dawało ten klimat dostojności i powszechności Kościoła. I to było dosyć częste. Ja też się bardzo dobrze czułem w tych takich bardzo oficjalnych, kiedy papież był jako papież. Już nie nosi tiary, nie lektyki, tylko chodził. Ludzie mieli pretensje. Pamiętam, że on znosił te lektyki, gdzie noszono na papieża na sedia gestatoria, to podwyższone, bo wtedy papieża można było widzieć lepiej. A tak szedł zawsze jako ostatni z celebransów. No ale to była już ten nowy styl wprowadził, który już oddalał te ceremonie takie trochę barokowe, jakie panowały jeszcze do czasu Pawła VI. Jak modlił się Jan Paweł II?
Tak, to jest już taka tajemnica papieska. I on był jednak człowiekiem modlitwy posuniętej aż do mistycyzmu. My dobrze nie rozumiemy, co to jest modlitwa mistyczna, co to jest człowiek mistyk. A że myślimy może to, że unosi się na ziemi, bo takie były wypadki ekstazy. Ja papieża nie widziałem w ekstazie, ale w takiej modlitwie, którą on żył. On potrzebował modlitwy. Właśnie to był ten jego mistycyzm, to był polegający zapotrzebowanie na modlitwę, tak jak na potrzebę snu czy jedzenia. I to mogę tutaj właśnie powiedzieć, że kiedyś papieża chorego, a to było tu w Polsce u nas, kiedy nie mógł wyjechać na jedną z uroczystości, chyba do Sosnowca. Wróciliśmy po tej, gdzie kto inny reprezentował papieża, kardynał Sodano, kardynał Acharski odczytał kazanie. Papież ozdrowiał, właśnie miał gorączkę i szedł sobie spokojnie korytarzami do kaplicy w rezydencji na franciszkańskiej w Krakowie i sobie nucił pieśń. To, że modlił się, ale nucił sobie, myśląc, że pewnie go nikt nie słyszy. A myśmy dyskretnie stanęli i było słychać papieża idącego do kaplicy i w takiej modlitwie, że on sobie śpiewał, mrucząc tak, pieśń. To już była modlitwa. Modlitwa w pustej katedrze na Wawelu. Gdzie tylko byliśmy, ma wąskie grono biskupów. I papież odmawiał nieszpory z brewiarza. Zasiadł sobie, także trzeba mu było jeszcze lampę, tam któryś z kapłanów mu lampą świecił, żeby mógł brewiarz. I to odmawianie brewiarza w tej wyciszonej katedrze było dla mnie wzruszające, bo ktoś może powiedzieć, no papież się modlił w ciszy katedry, gdzie wszyscy byliśmy cichutko. Ci, którzy byli, paru kardynałów nas było. To papież myślę, że miał świadomość tej historii, która w tych marmurach, w tych rzeźbach, w tych epitafiach, malowidłach tkwi, że ci hierarchowie z przeszłości, a on kochał przeszłość właśnie, zwłaszcza krakowską, i znał dobrze, że bierze udział w tym. To tak to widziałem, modlącą się przestrzeń nasyconą tą przeszłością tej modlitwy wawelskiej. To było coś wspaniałego, a papież, myślę, no chciał dać też przykład, że tak się modli, że wyciszy się i znajdzie skupienie właśnie w takim otoczeniu, które tę modlitwę ubogaca. Było to wielkie przeżycie. A Jan Paweł II był bardzo medialnym papieżem. Na czym polegał ten fenomen? Co on w ogóle też mówił na temat mediów, pracy dziennikarzy? Oczywiście, że papież miał te zdolności artystyczne, no, będąc poetą, autentycznie poetą i interesując się teatrem. Przecież próby aktorskie, czy był też aktorem. To dało mu zainteresowanie po pierwsze językiem polskim, a po drugie sposobem ekspresji. I on potrafił oczywiście głos dobierać i umiejętnie posługiwać się właśnie głosem jako narzędziem przekazywania prawdy ewangelicznej. No, ja jestem tutaj, bym powiedział, pod bardzo wielkim zachwytem dla papieża w tych jego różnych momentach wystąpień, i tych, których zdecydowanych, i tych takich wykładowych tylko, i tych bardzo takich sentymentalnych, i uczuciowych, i
No potrafił autentycznie przemawiać, ale to nie wynikało ze sztuki mówienia, czy z jego retoryki, tylko wypływało z jego osobowości, a że to się umiejętnie posługiwał narzędziem, jakim jest głos i język, no to już jest jego jakby osobisty wkład. Przecież wiem, jak się rwał do głosu wtedy, kiedy już nie mógł mówić, kiedy był umierający, kiedy struny głosowe na to nie pozwalały, jak on chciał jeszcze coś powiedzieć. No, był to sprawa tego ducha, który chciał jeszcze przekazać coś, ale już strona fizyczna nie pozwalała. Takim był papież. Ja zwykle na rozmowę to, najczęściej to było przy posiłku, ta rozmowa, bo on to czas, nie były te obiady jego, czy spotkania były zawsze robocze, najchętniej. Ja mu podawałem tam punkty, które chcę poruszać, sprawy episkopatu, młodzieży, czy tam wizyty następnej papieża, czy coś, czy innych naszych synodu na przykład, czy następnej konferencji episkopatu, no takie zwykłe, które wydawało mi się, że warto z papieżem o tym porozmawiać. Położyłem dałem papieżowi na kartce, papież spojrzał i już do końca pamiętał, a jakie tematy. I chodzi i się wtedy rzeczywiście starał się wyegzekwować, żeby na wszystko, wszystkie sprawy poruszyć. Pielgrzymka w Lubaczowie. Wielkie zgromadzenie ludzi. Papież na zewnątrz mówi, a ludzie widzą, że nadciąga chmura, taka ciężka, że będzie deszcz. Zaczęto to pod koniec przemówienia papieża umykać, żeby odjechać. No a patrzyliśmy, że ta chmura dotyka krawędzi zgromadzenia i się nie posuwa dalej. I ci wszyscy, którzy odeszli, uciekając przed tą burzą, właśnie zmokli okropnie, podczas gdy ci, którzy wytrwali, nie doznali jakiegoś tam dolegliwości właśnie ulewy, bo jej nie było. No, zatrzymała się na skraju zgromadzenia. Ja tylko opowiem taki jeden epizod, że papieża chcieli żegnać, no stewardesy i wszystko, papież w lotnisku, jeszcze to dziecko wziął w rękę, podniósł jeszcze. Jakaś tam siostra z dziewczynką chciała też wierzyć, dziewczynka wierszyk powiedziała. No i papież odleciał, wszyscy już pożegnali, smutnie udało się, papież poleciał, zadowolony, wszyscy. Ale ta dziewczynka trochę taka z siostrą idzie, może miała 6 lat. Była taka zasmucona, że ona tego wierszyka nie powiedziała Ojcu Świętemu. A ta mądra siostra mówi, słuchaj dziewczynka, tu ksiądz prymas jest, to teraz ty powiesz ten wierszyk. Więc ta dziewczynka się cała skupiła się, wyrecytowała pięknie ten wiersz do papieża, no i rozładowała, bym się powiedział tak. Więc to taka migawka jakby z tego klimatu, jaki otaczał, zwłaszcza pożegnania papieża, które były no, żegnaniem, ale jednocześnie oczekiwaniem na następny przyjazd. Ja nie mam wątpliwości co do świętości Jana Pawła II i ja obserwując go za życia, no widziałem go jako człowieka modlitwy, człowieka doskonałego, kochającego Kościół i kochającego Chrystusa w tym Kościele. Widziałem go zatroskanego i mądrego w sensie filozoficznym i w sensie rozumowania. Widziałem go także w takiej zupełnie prostej modlitwie i uważam go za tak doskonałego właśnie w tym przejęciu przez posłania Chrystusowego w Kościele, że w nim to najpełniej jakby dojrzewało i to jakby biło od niego tą świętością, chociaż na zewnątrz przecież był takim zupełnie naturalnym
uśmiechniętym, jeszcze w początkach zamyślonym, chociaż, ale zawsze pogodnym, życzliwym. I no to tylko właśnie nie osobisty jakikolwiek interes, tylko ten interes Boga w świecie, który zapewnia, w cudzysłowie, interes duchowy każdego człowieka.